Hejka, moi drodzy, z tej strony Ambrose. Dzisiaj obejrzymy sobie powtórkę epickiej bitwy, oczywiście. Ta bitwa naprawdę zasługuje na miano epickiej. Grałem wjazd z Jankerem przeciwko Mostis, Melon i Victorii, którzy grali terenami. Dobra, wczytamy to. Jedna z, muszę przyznać, z lepszych bitew. Żałuję, że kurczę, tego nie nagrałem. No ale cóż, od czego są powtórki? Niestety komentarz Jankera się nie pojawi, a szkoda, bo mógłby rzucić kilka ciekawych kwestii, jeżeli chodzi właśnie o tą bitwę. Słyszę, że ktoś tam mi chodzi za plecami. Skrada się może to duch. Wow. Ale dobra, no szybciej proszę się ładować i zaraz zaczynamy epicką bitwę. Oczywiście nadal Wings of Liberty, ponieważ póki co w Heart of the Swarm jestem za słaby. Ach, i to mocno, mocno za słaby. Niestety, ale tak to bywa. No, dobrze. Tak, to jest oczywiście Victorii oraz Mossid Melon, albo go po prostu Melon będę nazywał, kontra wasz kochany Ambrose, czyli ja, oraz Janker. Sandoval. Ja tu próbuję być grzeczny. No. Tutaj nam odpisali. Dobrze, przyspieszymy to do prędkości numer 4. Tak, kumpel mówi, żebym tutaj zabunkrował się, a on tutaj będzie robił. No oczywiście wysyłam próbkę na przeszpiegi. Standardowe, jak to się robi. Dobra, weźmy może moje tutaj zasoby. Wiecie co, weźmy sobie może APM, czyli Actions per Minute, czyli akcji na sekundę, czy na minutę. No i oczywiście moja próbeczka tutaj sobie lata ładnie. No, weźmy ją może. No, jak ładnie tutaj, żeby pokazała wszystko. No i chciałem, żeby ta próbka poleciała mi od razu tu w to miejsce. Ten rzucił wszystkie swoje RK, żeby tą moją próbkę zniszczyć. Moje tutaj asymilator poznać, ale ja zresztą miałem. Tutaj chciałem się pobawić z tym. Ło! Niestety zniszczył. A ten jak zwykle przerwał, dobra. Tutaj już pierwszy zerot będzie się tworzył, a Janker właśnie tworzy dwa razy koszary. Moja próbka zapewne leci gdzieś tutaj. No i tutaj jest ERK, który tam pewnie zauważyłem, albo i nie. No przecieżmy. Tak, ja tutaj mogłem się zatrzymać zerotem niż tak atakować. No i powstaje już mój rdzeń cybernetyczny, czyli Cybernetic Score. No. No i poszło. Mimo że zeskautował wszystko, co mieliśmy, no ale cóż. O, tutaj Marines idzie niebieskiego, jego pierwszy tutaj. A moja próbka już tutaj jest, mam 290... 300 minerałów, pewnie poproszę o Jankera o 100 minerałów gdzieś. Za chwilę mi powinno to skoczyć. Albo nie, albo tutaj poczekam akurat. I od razu robię tutaj swoją ekspansję pierwszą. O właśnie, powstał jej Nexus. Zobaczmy może co on widzi. On widzi nic. Rozbudowa ukończona. Tak, tak. Natomiast co ja widzę? Też szczerze niewiele. Mój kumpel też niewiele widzi. Ale to już tworzę swoje baraki, mam już trzech marińców. Ja tutaj oczywiście pyloniki, nie pyloniki, wszystko robię. Zobaczmy może armia. Tak, ja mówię, żeby tutaj sobie posadził ekspansję. No i to już od razu pylonik szybki. Tam jak pieniędzy ten. Tutaj ten marin siedzi. No i on właśnie idzie tutaj RK. On też tutaj postawi później ekspansję. A ja tworzę już kolejną bramę. Oczywiście tworzę warp gate'y. Trochę pewnie późno powiecie. On tutaj cały czas widzę marinesów tworzy. Cały czas magazyny. Tak, ja chciałem swojego wysłać gdzieś tutaj, ale zapomniałem, że tu jest zablokowane. Ale przyśleśmy może czas do 8. No ale mi FPS-y spadły. Zobaczmy.
Mówię kumplowi, że sobie właśnie wziął tą ekspansję, mi to nie jest potrzebne. I patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje. Czerwony szuka kolej swojej ekspansji. Tu ma dwie. Niebieski ma jedną. Nie zauważyłem ich, że tu idą. No i tutaj właśnie... chyba stracę tą próbkę. Marynsi są znaleźli mnie. Próbką uciekłem, a oni się zaczęli się zajmować tym pylonem. A ja też tutaj mam pylonik. Tak, oczywiście warp gate już mam, dwie sztuki. Tu już zacząłem wzywać stalkery. Na razie tylko tworzę kolejnego gate'a i... dwa stalkery, które się tworzą tutaj, aby... no, gdyby kumpel uciekł tym RK, to mógłbym go zniszczyć. No. No i Marines poszedł, kurczę, w zaświaty. Tak, moja ekspansja tutaj... kolega tworzy pole maskujące... czerwony tworzy pole maskujące. A ja na razie nic, bo chyba nie mam... nie, mam jakąś tam surówkę. Aha, tak, pylona tworzę, to pewnie... tak, w tym miejscu, żeby mieć większe pole tutaj do popisu. Przyspieszmy w ogóle czas. Utracone jednostki, niewiele, wydatki... zwolnimy. Wydatki, no ja na razie mam najwięcej wydaję. Tak, kumpel pokazuje mi, że oni są już prawie że gotowi do ataku, że mają kosiarzy, czyli a czy tam żniwiarzy, jak kto woli. W ogóle ten Marines jest. Kolega sobie tutaj właśnie tworzy ekspansję. Ma już całkiem sporty swoich Marinesów. Ja już mam 4 warp gate'y. I tutaj jeszcze nie zacząłem nic techować. Tak, tworzę kanona jednego na wszelki wypadek. Zobaczmy, może surowce. Całkiem znośnie mi to idzie. Kolega ma strasznie dużo ten surowców, widzę. Nie wykorzystuję tego. APM-y. Całkiem znośnie, bieżące ponad 100. Średnio mają najwięcej 29. Zobaczmy dochód. Słabiutki i produkcja. Dobra, zostawmy na produkcji. Tak, i tutaj już Marinesi przeciwnika się powoli zbierają. Ja w końcu tworzę asymilator, jedną próbkę oraz uzbrojenie protosów. I tu kumpel ma, znaczy przeciwnik ma Banshee. Jedno, jak wiecie, z bardziej wkurzających jednostek, tak. On tu idzie Marinesami. Czysto, a ja tu jeszcze tworzę Robotics Facility. No tutaj siecze ekonomię, co nie jest zbyt dobre. Zrobiły się niewidzialne. No ja tutaj też niestety moje stalkery powolne i zauważyłem, że tutaj coś się dzieje. Szybko większa ilość stalkerów i ich do boju. Tu jeszcze na całe szczęście ta kanon tutaj pracuje. Więcej sobie wezwałem zelotów. Tutaj widzę cały czas kumplowi siecze ekonomię, co nie jest zbyt dobre. O, ja już mam obserwera w końcu. Może mnie zniszczyć. Ale kurde, cwaniak sobie uciekł. No i on teraz dostał właśnie kruka, który też jest wykrywaczem. No może właśnie stworzenia robota. Za wieżyczkę. Tak, ten kruk będzie też nas tutaj męczył. On zrzucił tam wieżyczki i myślał, że jest fajny. Niestety, właśnie to jest tak się ma. Tak, ja tutaj tworzę kolejne 4 warp gate, raczej gate'y. Tu mam już też taką mały zalążek armii. A ten teraz leci kosiarzami, też jedna z bardziej... Jezu, kosiarze żniwiarze, tak? Mniejsza o to. Też jedna z bardziej wkurzających jednostek. Znaczy, właśnie mają taką możliwość. Zamiast mu to zniszczyć, ten ucieka. No, ale cóż. Tak, a ja tutaj tworzę właśnie swoje pylony, żeby jakby co wrzucić mu ten, a jeszcze tutaj wikinga widzę. No Jezu, ile tego jest tutaj. Tak, moje stalkery tam próbują pomóc, ale jak widać nie za bardzo się to spisuje. To jest tutaj siecze ekonomię, ja stalkery szybkie. Kruk został zniszczony. Mi zniszczyli niestety moje kochane... stalkery i tutaj właśnie kumpel mi mówi, że jest atakowany.
Dobra, one uciekły i znów kosiarze. Teraz razem atakowali mi pylona. Postanowiłem rozdzielić te wojska, żeby jakoś tam go chronić. Kolejne 4 stalkery tutaj wezwałem i zamienię sobie ich miejscami. Żeby chronić tutaj kolegę. Także są 4. A to moje zeloty. No, się ukryli tutaj cwaniaki. A ten cały czas tworzy jednostki latające, a ten Marinesów i tak dalej. Tutaj też cały czas mam jakiś tam zamążek armii. I tworzę właśnie pylon, obserwator i mignięcie dla naszych stalkerów, czyli tak zwanego blinka, który już został opracowany. Cały czas tutaj tworzę stalkery, jakby co. I kolejny pylon. Tak, kumpel oczywiście tworzy wieżyczki na wszelki wypadek, żeby właśnie się przed tym głównym chronić. I tu idą już kolejni marynarze. Widzę, że oni są już podlepszeni, mają już tą tarczę. Tą... Mam nadzieję, że widzicie. No. Przeciwnik chyba tutaj zobaczył, co jest, a ja nie przyuważyłem zbyt szybko. Wyłączyli mi wieżyczkę. I... No właśnie, tutaj moje stalkery wezwałem. Kolejne stalkery. Zalety są strasznie mocne. W starciu z Marinesami. No ale to jest jeszcze grupa stalkerów. Wiem, stalkery nie są zbyt dobre przeciwko Marines, ale... to trzeba było szybko reagować. O. I tutaj kolejne moje stalkery. I teraz cwanie przeżyci się chyba na mnie. Natomiast zniszczę te basie, to ścigam tego Wikinga. Bodajże nie mam teraz obserwera tutaj. Dobra, Wiking został zniszczony, a ja nie mam obserwera. Kumpel właśnie mi rzucił skana, żeby ich tutaj dorwać i uciekli. Został 2. Nie za fajnie. Tak, rdzeń cybernetyczny przestał być zasilany. Na chwilę powinien... Jezu, ja miałem 3000. Ile forsy? Mogłem, kurczę, naspamić zelotów. No, zobaczcie, myśmy grali tutaj godzinę. Godzinę czasu StarCraftowego, bo to nie jest adekwatne. Tu się wkurzyłem i zacząłem robić jakąś tam obronę. No, 2 banshee tutaj poleciały. No, a postanowiłem dać sobie z nimi na luz, ponieważ, no, nie chciałem się ich gonić. Ja teraz przerwałem jakąkolwiek, a... tak, tutaj oczywiście też właśnie tworzę tą zalążek armii. Kolega właśnie poszedł żniwiarzami. Zobaczmy, co on tutaj ma. O, a tutaj zobaczcie, wyszedł torami i tym wszystkim. Cyk. I teraz zauważyliśmy, że on ma battle cruisery, czyli krążowniki. Niezbyt fajnie. Kolega się oczywiście przeraził. I to kolejny atak Marinesów. Lecą właśnie tory. No to jakąś tam obronę mam. Mini, ale mini. I czołgi. Tutaj jest dużo tych moich stalkerów. Dobra, przyspieszmy troszeczkę czas. No właśnie, i to był jego błąd, że on się tutaj rozstawił. Czekajcie, pauzujemy. Zaczynam, czy ja to w ogóle... tak, ja widzę tu czołgi i mariny, no. A mój kumpel? No zresztą on widzi to samo, no. To był właśnie błąd. Że są czołgi. O, ja tutaj posłałem zloty właśnie na czołgi, które już mają zrobioną szarżę. No. Zloty na czołgi to jest wręcz potęga. Poniszczył mi kumpel, mimo że właśnie się zajął, a ja cały czas tutaj tworzę w takim razie zloty i atakuję czołgi. Jak zaloty są blisko, to czołgi już nie mają szans. I idą jego tory. Moje wieżyczki. Znaczy, nawet wieżyczka ładnie sieka tora. No idą, tu zrobię moje tylko Dark Templarów. I posłałem resztę stalkerów. Co jest śmieszne, przeciwnik w ogóle tutaj nie skanował. Myślał pewnie, że to tego. One są tak mocne, że niszczą. No i cyk. Trochę potraciłem jednostek, ale ten jaki biedny. Jeden haps. O kurde. Zero jeszcze zabitych. Teraz tu zeskanował, czy ja mam. No i ja posłałem moich 5 Dark Templarów.
No, oczywiście tutaj do bazy przeciwnika. No i po prostu go wkurzyć. Przejdźmy czas. Oh yeah. Tu niszczy mu. Bunkier skumał się, o co chodzi. Mam obserwera. No i zacząłem mu... Tak, tylko że jeszcze drugi. Trochę mu tam pojechałem. To ten cały czas tam chyba mnie skanuje. Tutaj tworzysz zeloty. Kolega właśnie, kolejne baraki. Tutaj też już całkiem ładny zalążek. Gaz, ponieważ mi się kończy niestety. Gaz to jest niestety droga inwestycja. Te banzi cały czas tutaj stoją. Kosiarze też tutaj. Mam trzech obserwerów, ten nawet nie wiedziałem o tym. tak, kolejne zloty oczywiście stworzyłem. Pylony, bo mi się miejsce już kończyło. Tak, kolega mi mówi, że tutaj wchodzą marinesi. No to i chciał. Nie się dowiedział, że to jestem i tutaj tworzę ekspansję, ponieważ tu już mi się kończy złoże. No, a ten poleciał tutaj tą ERK. W razie, że tu nic nie ma. No i właśnie kumpel pisze, że pyta, czy idziemy. I tutaj sobie zrobi centrum dowodzenia, cwaniak. Ja tego nie widziałem. O właśnie, coś ciekawe. Czerwony sobie tutaj postawił ekspansję na złotych kryształach. Ma battlecruisery, ma tory. I teraz co on robi? Zobaczcie, on tworzy same command center, czyli ten centrum dowodzenia, który właśnie przekształci w fortece planetarne. To będzie bardzo ciężka obrona. Tutaj chcemy właśnie iść. Tu postawiam dwóch obserwerów. Najpierw tu jednego, tu potem chyba tutaj gdzieś drugiego. Ta armia jeszcze tutaj póki co zostaje. O, i właśnie, obserwer tutaj został. Ale tu idą mi tory. Dwa, a ja szybki DT. Jedziemy tory, co tam? DT jeszcze nie są aż tak wypoczone. Tor nie ma szans. Powinienem właśnie wziąć i tutaj posłać. I tak zrobiłem. Żeby to zniszczyć. Nawet tego ERK chciałem zniszczyć. Oczywiście on tutaj miał te swoje battlecruisery. Zniszczyłem to i powinienem od razu tu zaatakować. No też tak widzę, robię. Zniszczę te tory. Ten pisze tam skan. Czekaj, czymś... Go. Jakiś tam kupel. I uda mi się zniszczyć tą fortecę planetarną. Niestety zdążył zrobić skan i battlecruisery pozbawiły mnie wszystkich DT, poza jednym, który tutaj cały czas sieka. No. Niestety go przyuważyli. Tak, wziąłem tutaj tą moją armię stąd i przeniosłem ją tutaj, żeby się spotkała z tą. Armia ładna. Tak zacząłem, o właśnie wziąłem jeszcze kilku Dark Templarów. Czyli poszedłem właśnie w tą stronę. No i co? Tutaj zobaczyłem właśnie żniwiarzy, którzy się wpakowali w moją armię. Ale tam trzech zostało. I tu stalkery. Powinni sobie z nim dać radę. Też tak nie leżą. Ten blink jest bardzo przydatny. A tutaj oczywiście zniszczyli tą bazę, a ten znów robi to. Te swoje fortece planetarne i oczywiście wieżyczki przeciwlotnicze, które jak wiemy potrafią wykrywać te templary. Kolejne gazy, ponieważ nie mam, ten tu sobie stworzył to. I teraz będzie cwaniak zbierał złoto. Szkoda, że tego wcześniej nie zauważyłem, bym go zniszczył. Przyspieszmy zatem czas. Znów tam widzę męczy. I lecą kolejne banshee tutaj. Tak, tymi banshee mnie tu przemęczy trochę. Ty idziemy, okej, okay, mówię. No i wziąłem moją wielką armię. Kumpel wziął. No raczej nie wziął jeszcze swojej. Tu zatrzymałem się, żeby na niego poczekać. I ruszamy zatem. Dobra, mi się widzę, że zrobili. Trzy wieżyczki gdzieś stawiam pewnie. Tak, tutaj na wszelki wypadek jakąś obronę. Tu mam oczywiście sporo. Sporo moich próbek, które powinny w końcu się ruszyć dupsko. Jezu. No, jacyś tam znajomi tu
StarCrafta. O, i to on chciał tutaj sobie zrobić. Niestety za dużo zlotów miałem tutaj. Ale powinni zniszczyć tego centrum. Tak jest, zniszczyli. I teraz błąd, jaki żeśmy popełnili. On zablokował tu rampę. Ja z tymi stalkerami mogłem się tepnąć, czyli zrobić użyć blinka. Gdy moje zaloty pierwsze wparowały, byśmy mieli, no, troszeczkę lepszą sytuację. Tak, ten idzie tutaj RK. No i te banshy, które mnie tutaj męczą. Niestety, jak głupi, zapomniałem, że tam nie mam serwera. No i tutaj tam wiadomo, bitwa się toczy, wszystko się niszczy. Trochę tutaj czyniłem i niebieskie, żeśmy pocisnęli. Chyba te kuzery są przesadzone. No, zeloty tam, którzy niszczą tutaj wszystko. Nie wiem, czemu te stoją, ale dobra. Jeśli gapią i turnie. Szkoda właśnie, że marudery nie mają możliwości ataku jednostek latających. Tak, ten mi tutaj niszczy niestety wszystko. Tworzę jakieś tam obronne zaplecze, no niestety. Równa latające, no to ja właśnie robię. Wszedł w zasięg akurat. To już tam mniejsze, bo to mi tak zniszczą. Ten tutaj robi swoją bazę, drugą. Ten jeszcze tutaj zostało. A te battlecruisery zajęły się moimi zelotami. Tu sobie już darowały. No tu niszczą dalej. Zobaczyłem, że to nic nie robią, więc posłami. To zniszczył to. I wtedy uda TP. Ten ukrył się tutaj swoim command center. Ten mi niszczy tam Nexusa. Jeden niszczy, ale... Da, on już nie ma miejsca na czerwony. Tutaj te stalkery zostały. Co one tam ledwo robią, to one są sobie. Jak go nie zniszczą? Chociaż może zniszczą, nie wiem. Tak, oczywiście ten wraca swoim centrum dowodzenia. To traci życie, no i dobrze, bo to powinno zostać zniszczone od razu. Zniszczy się w czasie lotu? Tak. Kumpel mu naprawia, cwanie. No tak, została ta jedna durnoctwa mała. I przyuważyłem, że to jest baza. No to już, kumpel też to zauważył. I już sobie niszczymy. A oczywiście, ucieka, jak nie lubię, jak Tryk ucieka tymi swoimi przeklętymi bazami. Moje ma stalkery. Produkcja wynosi teraz 0, bo kurczę, nikt już chyba nie ma minerałów. Nie, mój kumpel ma to już 6000, ten jest dopiero kurczę oszczędny w swoich środkach. Nie, co tutaj ten, zobaczcie, jak się kurczę tu obunkrował, cwaniak. On ma 5000 minerałów, pewnie dzięki temu. Kumpel tworzy marinesów. Przeszliśmy czas. Tutaj poszedł na złoto, a mi wskazuje, że ja tu mam jeszcze wolną ekspansję, żebym tutaj ich właśnie będę ją brał. Ten tu naprawia to. Cwania, kurczę, desperacko, kurde. No tutaj moim zlotem poleciałem zobaczyć, co tu jest tak naprawdę. No i niestety okazało się najgorsze. Czyli teraz w cholerę tu. Ten, póki co robię tutaj tego Nexusa. Nie widziałem, że tu są jeszcze te dwie Banshee. Niestety ja mam ten defekt, że nie mam już minerałów pewca, ale ja jak tylko coś mam, to właśnie tworzę stalkery na battlecruisery, żeby je jakoś zniszczyć. Przejdźmy jeszcze czas. No i cóż, na razie to się dzieje. Cały czas widzicie, mam mało minerałów. Tu sobie postawię obserwera. Ten tutaj próbuje, wiecie, ekspansję zrobić, bo jeszcze niedługo on straci tutaj te kryształy, on chociaż ma 4000. Tak, kumpel mi pokazuje tutaj, kumpel, co się dzieje. On mi tutaj, że BC mi lecą. No to kurczę, tu jest mass stalker przygotowane, żeby zniszczyć ich. No i kumpel mi pokazuje właśnie tu, a ja... No i tutaj, że są też.
zniszczone tam niestety moje w głównej mierze. Ja tam sobie jakoś tutaj daję radę z tym BC. No niestety zniszczy mi moich stalkerów, szkoda. No tu mam jeszcze dosyć dobrą obronę. Surprise, wieżyczki. I kolejne 4. No, dużo mi zrobi z tym. I tutaj wieżyczka atakuje go. Nawet całkiem. No, trochę tam traci od tej wieżyczki. Tak, kumpel już wchodzi tutaj z swoimi marinesami. Trzeba się skupić, kurczę, na czymś tam innym. Niestety, no, kumpel potraci sporo tych marinesów, żeby zniszczyć te battlecruisery. Nie ma tak, że płonący marinesi. Ale da radę jest jeszcze. Ja tu jeszcze stalkery wziąłem, żeby szybciej to dobić. Dobra, moje stalkery mają już atak na poziomie 3. I tutaj jeszcze to command center, które chciałem zniszczyć. Tutaj idą jeszcze moje 3 stalkery, które gdzieś tu miałem w zanadrzu, nawet nie wiem gdzie. Tak, chrono boostuje. No i kumpel mówi, żeby tu od tyłu mu się wpierdzielić. Tak, jeszcze tu desperat, kurde. Bardzo zbiera, a ja no mam. Ja mam akurat 600 minerałów. To by jeszcze luźno. Ten tutaj tworzy tych sobie marinesów. Tu kruk stoi i pilnuje. Ja tu jakoś tam się rozwijam. Ale muzyczka w ogóle leci. No to cóż, ja postanowiłem właśnie zrobić pryzmat nadprzestrzenny i wlecieć mu tutaj od tyłu. Robię też tarczę. Tak, i kumpel mówi, że tutaj są te główienka. Żeby tutaj zobaczyć, co jest raczej obserwerem. I on tutaj swoimi tam mass marinesami zajmie się nimi. No i nie zdąży zobaczyć. Ten ucieka. I co, żeby było śmiesznie, on się rozstawi tutaj, myśląc, że ja nie mam tu nic. Ja tutaj warp gate'y przygotowałem już 3 kolejne. Zeloty. No on to zauważył i ucieka. Tchórz. Do tego Banshee pewnie. No, a ten zobacz, jak on tutaj kurde obronę pierdyknął. O, i leci właśnie mój pryzmat nadprzestrzenny. Piszemy to. No ja mu mówię, że właśnie od tej strony tutaj wlecę. Cyk i co? Zeloty. I tam go trochę pomęczyć. A ten nos niestety ma standardowo od cholery tych PC, aż 1000. No i tutaj trochę stalkerów wezwałem, żeby mu uprzykrzyć odrobinę życie bardziej. I leci command center. Jej! Tak, zauważam, że lecą BC, więc uciekam rdzeniem pryzmatycznym. Ja się tam schował. Tutaj przyuważyłem. Tak. Myślałem, że przestanie mnie gonić, to przyuważyłem wieżyczkę. A przestanie mnie gonić, no to dwa DT, które miały zniszczyć tą wieżyczkę, ale niestety nie udało się. Zeloty w takim razie i posłałem zelotów. No, nie udało się posłać zelotów. Jeden został. A mój rdzeń pryzmatyczny jest tutaj. Tak, niebieski sobie tutaj teraz zrobi, kurde, bazę, co mnie wkurzyło. A mój kumpel sobie przyjął tą. Przyjęliśmy troszeczkę czas. Coś, że tutaj, nie wiem, coś tam pokazał. Bo chciał. Aha, bo on chciał robić te, na. Te, wikingi. No, a tutaj stał kruk, no to papa kruczek. No, kruk uciekł. On tutaj swoich mass marines wziął. O. I kruk oczywiście tutaj rozwinął. Ma dwa kruki, no to trochę tam mógł. Zauważy, że ten wojsko mu obrywa, no to posłał tutaj ich. Command center poszło. Te kruki są jednak naprawdę wkurzające. I padło. Tak, tak, widzę. A ten tutaj w swoim BC
Niebieski się poddał, już nie miał jak. I odszedł z gry. Te moje zloty były zostawione, aby jakby chciał tutaj coś bazy zrobić. Więc te BC Battlecruisery są dosyć wkurzające. I tutaj postawiłem kolejne kilka zlotów. Tutaj moje 2 DT się lekkie spustoszenie. Ten nie, chyba nie zauważył, że ma atakowane jednostki. Dopiero po chwili. To jest tak zasłonie, że nic nie było widać. Niestety jest to termin dobrej obrony. Ale to słabo. No i mój rdzeń przestał działać. Tak, tutaj jest oczywiście jeszcze Banshee. A kolega robi Wikingi. Ma 9000. Ja pierdzielę, chciałbym mieć tyle. Sorry. No ja tylko 4000 miałem. Na razie o tam oszczędzanie. Przejrzeliśmy czas. Tak, ja oczywiście robię teraz mass stalkery. I za chwilę też powinienem zrobić z 5 immortali. Czyli tych nieśmiertelnych. 4 pylony, bo mi się miejsce trochę pokończyło. Żeby mieć już do limitu dobiłem. Tak, no i oczywiście mówię mi, że mówię to, że tu jest baza, no to tam tutaj skoro mam pylon, no to szybko zeloty. Ja na jej po bazie. 300 dostał z powrotem, bo anulował. O, są Wikingi. Świetnie. O, znaczy 7000. Ładnie. Tutaj kruk. Zaczął, zobaczył tutaj i się wycofał. Luz. O, ja właśnie już robię immortale, czyli tych nieśmiertelnych. No tutaj sobie dałem ich w kolejkę i tutaj powinienem ich szybciej robić w ogóle. Kolega tu robi sporo pancerz, piechoty, teren lepszy, wszystko kurczę ulepsza, 8 wikingów. Takie nie, że ten jak zwykle tutaj czerwony się bawi. Tak, pokazuje że kumplowi, że tutaj jest. W końcu się wkurzy i zostawię tutaj. Mówię, żeby... nie pamiętam, coś tutaj zrobił. Sporo ma tych... Walną chyba skana w tym miejscu mniej więcej. Tak, co on ma? No i on ma oczywiście Akademię Duchów. Tak, kumpel mówi, że tutaj sobie postawi... centrum. To jest coś tam mini marinsi. To też jest... to, co teraz się dzieje, to już wiecie, taka... wojna typowo, jakby to nazwać, taka typowo surowcowa, tak? Ponieważ on już nie ma minerałów. W żadnym miejscu nie ma minerałów. A my kontrolujemy wszystko. Kontroluję tu. Tutaj jeszcze te resztki minerałów. O, właśnie Mass Stalker jest. Tu mam, ile? 4 immortale na razie. One są dobre, bo są strasznie potrzebne, zwłaszcza jak się je ulepszy. Pierwszy poziom pancerza, no to trochę słabo. Gołym możemy tutaj ekspansję postawić, no i tak to zrobię. Tylko, że chyba poproszę go tu o trochę kasy, ponieważ nie mam. Tak, prosiłem go o kasę, bo on ma kurczę jeszcze, ohoho, i jeszcze trochę. Więc i tutaj będę stał, bo tutaj mi się też skończyło i te wszystkie próbki pójdą tu. Pierwsza budownicza, a potem reszta. Ten pylon cały czas tutaj sobie stoi ładnie, grzecznie. Kumbel widzę wysyła swoje RK tutaj do pracy. Wikingi tutaj pilnują. A ten się tutaj zabunkrował i to całkiem nieźle. Tak, proszę tutaj... tak, proszę go skan, bo tu mam obserwera, który pilnuje i ma tyle tych battlecruiserów. I on już nie ma minerałów, to jest, są już jego ostatnie podrygi. Nie ma, ja tu bronię. Jest moje. Tak o. Moje stalkery. Tu zniszczyłem te skały, ponieważ nie były nam potrzebne. Tu jest ich dosyć sporo. Dwie pełne strony. Sobie potem przypomnę o tych immortalach. No tak. Skrumpel tu wysłał RK na śmierć, ale trudno. O. I właśnie poleciała nuka. On się tu schował. I tutaj na moich robotników chciał. Zliczył mi wszystkim, no ale co to tam. Uciekłem tymi zelotami trochę dalej.
Żeby nie było. O, i są właśnie jego wikingi. Tak, moje ma stalkery teraz są tutaj i tu są kolejne stalkery. Powinienem za chwilę przypomnieć sobie o tych immortalach, bo ich jest tu 5. A 5 immortali to jest jednak duża dosyć potęga. No, przysięliśmy troszeczkę czas. Tak jest, przypomniałem sobie o nich. No i wysłałem ich jako pierwszych. Najpierw tutaj, żeby sobie stanęli. A teraz wysyłam ich tutaj okrężną drogą, żeby nie pójść, wiecie, i nie trafić od razu na to. Do armii. Też do tych wież Xel'naga. Które trochę tutaj odsłoniły. I mówię, że ja się zajmę właśnie zdobywcą immortali. Zobaczcie, jak szybko schodzi życie tej fortecy planetarnej. Battlecruiser lecą, a my uciekamy. Wikingi on wziął, a ja tutaj za pomocą właśnie ducha zabiłem. Chciałem tam coś zrobić. Kumel mówi, że właśnie wieżyczki się pozbywa, no to się pozbywa. Jeden immortal. No, jednego chyba straciłem nawet. I teraz biorę moje mass stalkery, całą armię. Moją. I właśnie niszczę wszystko. Battlecruisery nie wiedzą, w co chyba celować. Bo giną już. Tak, mam cały czas 4 immortale, 3 już. Ale 3 immortale to jest wystarczające, żeby wszystko zniszczyć. Niszczy szybko wieżyczki, ale ten już przerobił swoje wikingi na tryb ziemny. No i cóż, nie odbudowa bazy i za chwilę będzie GG. No, nice. GG well played, oczywiście good game well played. Standardowo. I tu jest, zostaje wszystko już zniszczone, zrównane z ziemią. No i właśnie facet wyszedł. Zakończymy powtórkę. Mam nadzieję, że wam się podobała jedna z bardziej epickich bitew, jakie do tej pory miałem w StarCraft 2. Pozdrawiam cię, Janker. Świetnie się z tą gra, naprawdę. No i cóż, trzymajcie się i do następnego odcinku. Hej!